Na hali OSIR odbyła się dzisiaj 15. Wielka Olimpiada Małych Sportowców. Zmagania przedszkolaków obserwowali z trybun ich rówieśnicy. Obserwowali i kibicowali z całych sił, wkładając w to swoje serce. Niemałym zacięciem wykazali się też sami sportowcy, którzy treningi rozpoczęli z wielotygodniowym wyprzedzeniem. My zazdrościmy im kondycji i zapału do walki. Dzieci bawią się cudownie, publiczność jest wspaniała, dopinguje swoich zawodników, także pięknie się wszyscy tu razem bawimy po raz 15. Konkurencja podczas imprezy sportowej była ogromna. Do zawodów przystąpiły bowiem prawie wszystkie przedszkola publiczne i jedno niepubliczne. Bardzo dobrze sobie radzą, tak jak co roku. Są bardzo zaangażowane, pokonują te trudności. Wśród zawodników są również dzieci niepełnosprawne, ale również cudownie się bawią, dają sobie radę. Panią dyrektor i nauczycieli dumą napawa fakt, iż niepełnosprawne maluchy w niektórych konkurencjach pozajmywały pierwsze miejsca. Organizator imprezy przedszkole nr 8 z oddziałami integracyjnymi zapowiada zmianę formuły. W przyszłym roku olimpiada będzie międzynarodowa.